Dzień dobry, cześć i cześć, witam was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, a z nami jest Joszelka i Ren. Hejka. I dzisiaj, moi drodzy, skill testy, ale nowymi samochodami. Jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, subik, łapka wsparcia i oczywiście komentarz wsparcia. I lecimy, ale to słuchajcie, bo to są nowe skill testy, nie wiem, stworzone przez... Tak. Dziwny nick. W razie czego, jak chcecie spróbować, to próbujcie. Dajcie znać, czy próbowaliście, czy udało wam się, jak szybko zrobiliście, czy popłakaliście się, ile chusteczek poszło. No. A tak? Ani jednej. No właśnie, mam nadzieję, że dzisiaj też chusteczki nie będą potrzebne akurat. Znaczy ja mam przygotowane jak zawsze. Rozumiem. Okay. Ja nie. O, nie mogę kościej maseczki mieć, no dobra. Słuchaj, ja mam. Dlaczego nie czterowarstwowy mogę? Papier, man. Czterowarstwowy papier. O nie. Dobra. W razie czego jest to w wersji GTA, także możemy wysiadać. Jakby ktoś miał jakieś mega giga problemy, to po prostu wysiądzie i... wysiądę na starcie już. Też to chciałam powiedzieć. Znaczy nie, na starcie się nie da wysiąść. Tam chyba ileś tam sekund trzeba poczekać. Dopiero wtedy odblokuje się broń i tak dalej. Brzmi jak Maybach dla bezdomnego z Warszawy. Co? Maybach brzmi jak Maybach. Dobra, spokojnie, proszę delikatnie, powolutku, pomalutku. Mogę. Uwaga, Ren! Chyba szybko. A to jest Joszelka, no. Ja to był Ren. Uderzyłem w Rena, a Joszelka krzyczy. Bez jaj. No, grane. Mógłbyś się starać nie uderzyć na przykład. Ja. Ej, nie doganiaj mnie, paruwo. Co jest? Ej, czekajcie, paruwo. Nie doganiaj mnie. Nie strzelaj, proszę. A co sądzicie o paruwkach takich, które mają... Jest, wygrywam! W uczciwym wyścigu, oczywiście. Uczciwy, do bólu! Oczywiście pajac musiał mi przebić oponę. O, jak ładnie! No, też tak myślę. Dojadę go. Orzesz, ty normalnie nie, chłopie! Dobra, prawie się ten. Okej. Okay. Dobra. No nie! Musiałeś teraz. O. Co to, Ren, robisz? Pytaj go. Ej, ja chciałem sobie zapalić tutaj i co? To chciałeś? Czekaj, poczekaj, Ren, poczekajmy tutaj na Joszelkę. Bądź uczciwy. Nie. Paweł, uczciwy. Nie strzelaj do mnie! Ej, co jest? Ej, co jest? Nie wiem, co jest, ale żyję. Ale stary, ej, co to było? Ja tam strzelam w ciebie, a ty co? Dobra, jedziemy, proszę państwa. Dobra, Joszelka spadła. Ale tam. Nie, spokojnie, spokojnie, po kolei, proszę się nie ryć. Trochę dym jedno. No i też spadłem. No i ciemny ekran, no i super. Paweł, ja nie mogę. Teraz będziemy się wieki ładował. Tak. Ja nie mogę, Joszelka, normalnie. Dobra, jadę! Dobra, jedź pierwsza, no. Ciężko. Jeszcze takim dymiącym autem. Nie. Tak! Dobra. To nie ma napędu. Nie, to ma napęd na 4. To nie ma napędu. O. Ej, auto mi dymi. Proszę cię, gro, nie rób mi tak, że będziesz mi się wieki teraz ładować. Dobra. Ja nie mogę, czemu checkpoint jest tak daleko? Jest dobrze, man. Dobra. Auto mi dziwnie skrzypi. Dobra, powolutku. No musisz sobie hamulce wymienić. Nie wiem, czy mam nadzieję, że złapałem punkt. Złapałeś, man. O, złapałem. No, masz szczęście. Masz fuksia. A tu nie co mam się dzieje? Szczęście. Ja bazuję na skillu, man. Co to ma być? Co to za jakieś beczki? Jakieś cylindry? Beczki śmiechu! Ja nie mogę. Dobra, tu trzeba środkiem jechać totalnie. Ja nie mogę, poważnie! Ale zdobyłeś. Co za koleś? Dobra. Co to jest? Co to jest za gra? Co tu? Uwaga! To za parówkę. Lewą powiem. Tak, ej, powiem wam, że jesteś... Trzeba się rozpędzić chyba. Nie, trzeba kontrol naciskać. Bije kontrol, ja man. Ja nie mogę, dobra.
Na razie jest bardzo przyjemnie. Pojadę drugą stroną. Zobaczymy, co po drugiej stronie jest. Ja dalej jadę tym... tą wersją, gdzie strzelałeś do mnie z RPGa, stary. No właśnie, no, jakim cudem dwa razy, trzy razy normalnie przeżyłeś strzał z RPGa? No bo normalnie. To się zdarza. Tego nie wiem, ale... Ja mi zajeżdżacie drogę, halo, razie. Czekaj, tam checkpoint jest. Przesuń się, bo tam trzeba zaliczyć checkpoint. O. Dobra. A, i teraz musimy z powrotem. Mam, no, teraz nazad jedziemy. Jest coś nowego. Coś nowego? No tak. Ej, dymi ci się! No, dymi się od samego początku, od tych RPG-ów, stary. To jest jaju. Ale tak lekko, czekaj. Po dwóch RPG-ach się dymi. No jakim cudem w ogóle? Nie jest nawet opancerzony, to jest randomowy, zwykły samochodzi. Nieprawda, jest opancerzony i ma 10... tak. Ale on bardzo fajnie wjeżdża, nie? Rakiel może wytrzymać. O! Dobra, już mam nowe. Dobra. Co jest? Proszę tam spokojnie! Uspokój się tam. I tam bliżej mikrofonu bądź, a nie gdzieś tam uciekasz. Ale to jest blisko mikrofonu, daleko? Joszelka jest daleko. Joszelka jest jakoś daleko mikrofonu, mam wrażenie. No Joszelka. Joszelka za szybą. Ej, no co wy tam robicie? No jedźesz tym! No Paweł! No co no? Ja... Co jest? Naprawdę jesteś parówą, totalną. Jaką parówą? Dlaczego ty musisz mnie zawsze spychać? No bo widzę, że ty czujesz satysfakcję w tym? No. Robi się tak, taktyczne zepchnięcie. O nie doskoczyłem. O. Co ten czas? Ren? Schowaj ten. O kurczę. Nie doskoczyłem. Ja teraz doskoczyłem, ale jednak nie wylądowałem. Dawaj, na mruganie, man. Wow, no i w dupkę mi walnąłeś! No co za łobuz! Renie, ty! Ale na szczęście... Renie, ty... O, no! No nie! To nie jest niespodziewajka. Aha, tu trzeba ten. Kurczę, jednak mocniej trzeba. Szybciej. Tak, ja teraz robię na milimetr. Czekaj. Dobra. Dobra. Hop. O, rony. Elegancko! Aha. Tak się nie da. Tak. Aha, okej, rozumiem. Chyba jednak tak będzie lepiej, bezpieczniej. I to tak równomiernie idzie, że nie muszę nic zmieniać ani skręcać. Paweł! Czekaj. Wszystko przez ciebie. No spokojnie. Ty co? Och, kurczę. I to jest długie i... Wow. Długie tak? I wow. Ej, no, mam wrażenie, że już tu byliśmy. O, tak, tak. Tam... Oczywiście, że tam byliśmy. A tu trzeba chyba zawrócić. To chyba w drugą stronę trzeba będzie jechać. Coś tak czuję. Dobra. I sko! Mi palec na spadek. No nie, no naprawdę, to trzeba zrobić tak, jakby to robicie. No trzeba, no, trzeba. Albo mieć farta i dobrze wylądować, jeśli nie odbić jakoś od krawędzi. No właśnie, próbowałam mieć farta, ale to tak, wiesz. Ja też próbowałem mieć farta to i wiesz, prawie face to face, to jest skill test face to face prawie, że. Prawie, że. Jeżeli ktoś by utknął, no to byśmy teraz mieli problem. No i utknąłeś. Utknąć to ci może, nie wiem co. Co ci może utknąć? No. Bułka w gardle. Tak. Na przykład. Dobra. Dobra, jeszcze kawałeczek. O, dobra. O nie. Jak to mam to zrobić? Dobra, tak, dawaj, rozpęd! Nie, żartuję. Nie, no, safety to nie mogę. Co ty robisz? Chciałeś mnie skrzywdzić? Nie, to nie bym miała. W ogóle. Że nie dojadę z flakiem? Czekaj, z dwoma, będzie ci wygodniej. Ren, przestań. Dwoma będzie lepiej, tak, tak. Nie, chciałem mieć broń, ale trudno. Myślisz, że nie dojadę na flakach? Patrz. Patrz na... No to się łatwo jedzie właśnie, łatwiej ci będzie jechać. Czekaj, w razie czego taktyczne pchnięcie ci zrobię. No, bo... Chciałbyś. Dobra, będę jechał tak z wyciągniętą czekoladą, żebyś... Cześć! No ci strzelę w tą czekoladę, schowaj ją. No i czemu mu grozisz? Co jest razem? No bo wyciągnął czekoladkę. Co ty mi grozisz? Kogo ty się uważasz? Za kogo? Co? Szybciej tam! Joszelka mnie pcha! Szybciej tam! Co za łobuz normalnie, no! Jadę bez opon. Życie. Oj. Ja tu na pełnej zrobiłem, po prostu respiłem się i pojechałem.
Ale czad. Ja też. Co to miało być? Ren. Oszuki 101. Nie jestem oszukistą, ja jadę bez opon. To ja oszukuję? O nie, za mocno. Że ja jadę bez opon, man. Siema. Będziesz miał równe szanse. Równe to możesz mieć, tak. Portki. Albo skarpetki. Ja nie mogę jej przedziurawić mi oponę. Stary, widzisz to? Ja jadę bez dwóch opon z tyłu. Ale co mnie to interesuje, że ty idziesz bez opon? No, bo mu przebiłeś, ale to cię interesuje, stylowy, nie? Dobra, tu może być problem bez opon. Przydałaby się opony jednak. Ale... Nie, tam jednak opony. Tu jednak opony będą jednak dobrym rozwiązaniem. Opony must have, dobra. Dobra, wall ride'ik. Pięknie. Nie, tak to nie. Dobra, pięknie, elegancko. Boczkiem. Ładnie robimy to. Tak, to nie. No to tryhard. No po prostu jadę przed siebie, nie? O nie. O, dobra. Proszę bardzo. Nie, ale naprawdę świetna fura. Nie ma budulca. Bez budulca, nie ma budulca, tak. Dobra, czekaj, tutaj chyba w dół trzeba? W dół? Tak, w dół, w dół, no dobra, jadę w dół. Oczywiście, ale... musiałam się odbić. Ale dlaczego? Dobra. Bo tak chciało, kurde. I dziki skok! I dobra, nie przyfasoliłem, więc dobrze. Nie mogę skręcić za mocno, bo zrobię fikoła. A jak zaś... No, dobra. No, jak zaś tam za mało, to... Czekaj, okay. Tutaj... Ło, dobra. No nie, żeby coś, tylko wjeżdżam do mety. Nie da się już nie to grać, nie da się. No bo trójeczka nas jest, wjeżdżam do mety. Nie da się w to grać. Jest, ładnie! Paweł, zwycięzca! Czyż? O, zobacz. Udało się, stylowo. Ja nie mogę. Stylowo. Dobra, lećcie do tej mety. O, dobra, słuchajcie, więc pora na kolejny skill test, tylko tym razem użyjemy dziadkowozu, czyli auta od Bertberta, ten, który się podobał Bertbertowi w jednym z ostatnich odcinków, w poniedziałek chyba, poprzedni. Dobra, kolejny skill teścior, tym razem samochodem ulubionym przez Bertberta, czyli Click Wagon. Click wagon! Poklikamy tak sobie nim. Karera, porku, klik łapka! Tak jest, klik łapka wagon. Albo klik wagon. Dokładnie. To będzie najlepszy skill test, jaki może być. No właśnie, to ma niskie zawieszenie. Dość, więc nie wiem. Nie mam się ale tego można pojęcia. Będzie wysiadać. Ja nawet nie. Dobra, udało się, w ostatnim momencie wszystko przeklikałem. I mamy piękny różowy samochód. Udało mi się znaleźć piękny różowy wersję samochodu. Ja mam fioletową. A, kijowa jakaś. Chyba twoja. Kolor. No. Chyba wasza. Jakby dobra, co, to jest wyścig GTA, więc jak ktoś naprawdę będzie miał problem, to może wysiąść. Albo będzie miał problem miał z... problem, z... przejściem, albo będzie miał problem z kimś innym. Co? No mówię, tak szybko wystartował. No pokliknę w odpowiednim momencie. Przestań, oszelka! Wyłaj ze mnie, mówię! Chcę wejść do bagażnika! Nie! Mam to tylko... Dobra, przepraszam, jadę tutaj. Ale jesteście zawrotna prędkość. No zawrotna prędkość, no to właśnie to typowo Bertbertowy tatusiowóz, no. O, zaczyna się. Teraz wyścig, zaczyna się prawdziwy wyścig, przetrwanie, wygram. Przepraszam, muszę wygrać i testa. Co ty robisz? Paweł! O! No co ty ja ci... Przepraszam, wyprzedziłaś mnie. Nie mogę tego tak zostawić. A żebyś tam... Nie, nie doleciałem! Czemu? Bo wiatrakiem dostałeś. Nie, właśnie nie dostałem wiatrakiem. Po prostu nie doleciałem. Zahamuj, Joszelka. Czekaj, tulam się. Dobra, jedziemy dalej. Mamy dalej pierwsze miejsce. Dobra. Brakuje prędkości. Ren, poczekaj, wypadł ci batonik! Portfel ci wypadł! Mam twój portfel! A, to jest pusty. Ale masz śmieszne zdjęcie w paszporcie. Czy? No bo mu portfel wypadł, a tam miał paszport. Mhm. Dosłownie, no. Taka sytuacja. To jest to zdjęcie, gdzieś prosiłem, żebyś mi wysłał selfie, man. Co? Proszę, tak, nie wysyłamy żadnych selfiaków. Z autografem, w sensie. Dobra.
Ty autografów nie rozdajesz, Paweł? Weź ci się opanuj. Jak to nie rozdajesz? Rozdaję. No właśnie. Jak jest możliwość, to tak. No. To co mówisz, że nie? O. Ostatnio rozdawałeś na Pyrkonie, man. Uwaga, bo lecę! Zapałem. Jakim cudem jesteś tak szybko tutaj? No bo to była presja tego, że pomóc ci? Nie. Że pomóc ci? Tam dam radę. Bo Jeszelka już jedzie, ona chce nas krzywdzić. Ja Jeszelka skrzywdzi Pawła. Dobra, możesz mi trochę popchać, co wtedy mnie... Nie, wiesz co ja zrobię? Patrz. No... Serio? No, Paweł! Nie! Jeszelka! Zrespił się na nowo, ale ja póki że migałem, to mogłem przejechać, nie? A ja... Nie! Przestraszyłem się. Dobra, jadę. Teraz nam radę. Odzyskałem pole position. Widzowie. Dziękuję, Oszelka. To było nieocenione z twojej strony. Naprawdę. Ja jestem zawsze zdolna do pomocy. Zdolna do wszystkiego jesteś. Tyle ci powiem. Zdolna do pomocy brzmi dziwnie. Dobra. Dobra, bo Tamren jedzie na pierwszym miejscu. Ja uczciwie chcę go po prostu... Kurczę. Wyprzedzić. Tak, uczciwie. Ty zawsze uczciwie wszystko robisz. Ej, trochę mu nie wierzę w jego uczciwość. No, on nigdy nie jest. Co, to jest taka mina duża? No, nawet wybucha stali. O, to byle nie uderzyć w minę. Nie. Dobra, na pewno jedziesz! Go! Tuż przed metą. Ale? Meta? Ale? Znaczy, ale przepraszam, tu punktem. Ale złapałem ten punkt. To jest to właśnie. Mimo wszystko. Patrz, a ja pięknie zrobiłem to elegancko. Stary, bo mnie. Dobra, czekaj, pojedynczo. Ej, bo Jeszelkarz tu też jest. Tam jesteś pojedynczo. Ej, co jest? Jak ty się zrespiłeś? Co jest grane? Wjechałeś wybuchając. Dobra, jadę na pełnej. Nie da się tego na pełnej. Da się wszystko na pełnej zrobić. Ja już wiem, jak działać. Ja nie mogę! O! I teraz zrobiłem na pół pełny. Ja tam wjechałem na pełny i normalnie przejechałem elegancko. Kiedy, man? No wcześniej, na wcześniejszym, no przesuń się, Oszelka! Nie mam, nie tam już do ciebie chodzi, co się wystraszyłeś? Właśnie. Masak! No, czekaj, to myślisz, co to tak długo trzeba? Dobra, bo trzeba wolniej to zrobić. Haha! Dobra, jednak wolniej, wolniej przejadę. Adios, amigos. Berber czeka na mnie na Malcho. Byle teraz nie spaść. Dokładnie, nie spadamy. Ja sobie tak wezmę, zrobię. O, dobra, pięknie. Co to, spowalniasz? Po co mi to spowalniasz jakiś? Bo co, myślisz, że za szybko dogoni Rena? Ustudzić twoje zamiary, man. Fajnie się jedzie. Nie, fajnie. Dobra, fajnie, jednak się jedzie, dobrze. Dobra, tu jest Kijowo, to trzeba uważać, bo to jest krzywe. Kijowo? Znaczy, jak tam miasto? O, oh, Nie. Dobra. Nie. Dobra. Fajna piosenka, Jeszelka. Nie, bo skupiam się. Ja też jestem w pełni skupiony po prostu teraz. Jasne. Ja jestem tutaj skillowy dzisiaj. O, sam dobra. Skill, czysty skill. Musiałem popatrzeć sobie po oponach. Co sobie miałeś co? Po oponach musiałam sobie popatrzeć. Nie no, teraz w miarę jakoś to, w miarę lajtowo idzie. Trzeba się odwrócić? Nie. Odwróć się. A, widzę, dobra. Tam później jest, dosłownie tak w kijowym miejscu. Znowu? No. Nie rozumiem. O, jaka fajna górka, trasa tutaj. Dobra, jakby ktoś pytał, się. Dlaczego jadę tyłem, to dlatego, że tu jest przyspieszenie. Nie ma problemu. Prawda. Nie ma przyspieszenia, man. I później, tak, tylko w tym jednym miejscu chyba. To tylko mit. Nie wie ten, który nie próbował. Poważnie! W ostatnim momencie spadłem. No, nie, no dupcia. Dobra, jeszcze raz. Tak. Normalnie na samym końcu spadłem. Już prawie miałem złapać punkt, nie? No dobrze, bo ja raz też spadłem stamtąd, więc jest... Jakbyś jednym... słuchała, to byś wiedziała, Jeszelka. Słyszę. Użyj mocy słuchu.
Ja mam problem z słuchem. Dobra. A ja nie wiem. Cisna. O, co, tędy? Tędy teraz. Co to, jakąś ścieżkę? Co to było za badziewna badzie w ścieżkę? Ogólnie, to jest połowa dopiero? 23 mniej więcej. Wygrywam, mniej więcej połowa, mniejsza, większa połowa. Tym, że wygrywam. No i się stresuj bardziej, weź tam się wywal gdzieś. Dobra. Nie umiem tak, ja tyłem nie umiem. Muszę wysiąść. Co? Do 3 razy sztuka, próbowałam 3 razy. Ja cię kręcę, normalnie. Świetnie, akurat dosłownie tuż przed punktem. Rewelacja. Dobra. Ren. Tam to był miski trochę, bo była jedna już w tamtym punkcie. Niespodziewajka. Dobra. Trzymać zwycięstwo za wszelką cenę. Zapewniasz sobie pewność zwycięstwa. Jest. A żebyś tam się skrzaczył i nie mógł gdzieś przejechać. Dobra, to zostawiam ci. Zobacz, ja następnym razem wybiorę skill testy. A ja przepraszam, dlaczego ty mi jawnie grozisz na odcinku? No, wersji Nightmare. Wersji koszmar. Aha, i chcesz, żebyśmy wyszli, wtedy zrobili, powiedzieli, że więcej. Nie, że popłaczecie się, tylko się posracie po prostu. No, ale czemu tak brzydko mówisz? Co? Ja brzydko mówię? Nie rozumiem. Będę musiał czopek sobie wziąć po prostu. No, utkaj czopka w stoperem. Stoperem, kupisz sobie. Nie ten. Utkaj czopka w swoim. Zamiast chusteczek, to stoperem będziecie potrzebowali. Utkaj czopka. Taka sraka będzie po prostu. Tyle powiem. Co? No. Powiem, że zostawiłem ci jeszcze jedną niespodziankę w miejscu, w którym się nie będziesz spodziewał. Mam nadzieję, że to pamiętam. Przy wjeździe tam była jedna, ale ją ominąłem. I ją wysadziłem, żeby Joszelka przypadkiem nie wjechała, bo będzie później krzyczeć. Nie! Będę krzyczeć! O! To chyba ta! Może, możliwe, że to ta niespodzianka. Co nie, za no. Normalnie tykasz tanie jeden! Dzięki. Meta power! Meta co power! Co za łobuz! Nie, meta power! Wygrałem! Dobra, ej, to co takie lightowe to było? Prawda. No normalnie jak spacer w parku. Dobra, 38, czyli tutaj jeszcze ostatnie punkty już mam, dobra. Czyli tutaj łapiemy punkt, a ta meta gdzie jest? Tam dalej? Tak. Dawaj już. No jadę. Jest slow, widzę, super. Widzę. I tu trzeba wjechać na... Dobra, to najpierw trzeba doskoczyć. O, i na końcu tej skoczyń zostawili niespodziankę dla Pawła właśnie. Ci zaraz na mnie... Co, zesrałeś się? One tam są, jak on je ominął? Nie, na której skoczni? Tam za tobą. No właśnie ten sposób chyba jak ja to ominął, wiesz? Chyba tak. Dobra, Joszelka, czekam na ciebie. O, Joszelka leci! Lecę jak pocisk. Bez hamulców. Teraz bez hamulców. Dobra, no to jedziemy do mety, chodź tu. Dobra, leciamy. Puszczam z niego, strzel mu w głowę. Tylko mi chyba ściana. No pewnie, że tak. No tak. Nie, no Joszelka! No nie mogłam zwolnić. Dobra, mogę czekaj, w którym momencie to trzeba wyczaić. Ja wyczaiłem za pierwszym razem, nie chcę się chwalić. Dobra, w górę leci. Joszelka, strzela w niego. Będzie druga. Dawaj, jest! Nie, uda się, pięknie! Nie. Ja wystartowałem w momencie, jak to... O! Jak to będzie u góry, to dopiero tam startujesz na ten, na szybkie. Ja nie zdążę. Ale u niej nie było tej ścianki. U mnie też nie. Bo u ciebie, to u ciebie. Jest u góry, dajesz teraz. Dobra, teraz trochę za późno. No, trochę za późno może być. Nie. Ej, przejechała? Jak? 9, jak 8, 7. Jak? Jest, ostatnie 6 jak sekund. Przejechałam, jak było zamknięte. U mnie też było zamknięte już prawie, nie? Już było podniesione, nie? Ale przejechała. Dobra, moi drodzy, tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Nikt się nie popłakał ani nie posrał. Jest dobrze. Nie. To jest wulgarny. Hello. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki.